Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Audytor Jezus Chrystus. Dzisiejszy temat to sakrament pokuty i pojednania. W katechizmie Kościoła Katolickiego są to punkty 1422 i kolejne. Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie z niewagi wyrządzonej Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem. Jest to bardzo ważne rozróżnienie, o którym także mówił święty Tomasz Zakwinu. Te odcinki oczywiście będą, no mam nadzieję, że już za pół roku będą emitowane. Natomiast uwaga, pojednanie z Bogiem i pojednanie z Kościołem. Może być faktycznie taka sytuacja, że przecież nie ma kapłana, ktoś na przykład wylądował na bezludnej wyspie, nie ma możliwości sakramentalnej spowiedzi przed kapłanem, ale jednocześnie może pojednać się z Bogiem. Więc są różne rozróżnienia. Ktoś, na przykład, jest w obliczu śmierci, wie, że na przykład uległ wypadkowi nie ma możliwości, to, żeby kapłan jakikolwiek dojechał, może pojednać się z Bogiem, jednocześnie nie pojednawszy się z Kościołem. I tu nie chodzi tylko jako instytucję, ponieważ Kościół dopuszcza do sakramentów, które tworzą tę łączność z Bogiem. Czyli po pojednaniu z kościołem można ponownie przyjmować ciało Chrystusa, więc to rozróżnienie jest dosyć istotne. Nazywa się go sakramentem nawrócenia. Kiedyś zapytałem młodzież na egzaminie, przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, zadałem takie pytanie, co to jest spowiedź? Każdy dawał jakąś tam swoją odpowiedź, ponieważ bardziej chcesz zmusić ich do myślenia i do twórczego myślenia. Oczywiście, jednak, żeby to gdzieś było, no, powiedzmy, wokół nauczania kościoła, młody człowiek odkrywa to. I jeden chłopak powiedział genialną rzecz: powiedział, że spowiedź jest to droga do nawrócenia. Bardzo ciekawa odpowiedź, i faktycznie rzadko kiedy słyszy się taką okazję, że jest to droga do nawrócenia. To nie jest już załatwienie sprawy, ale to, że właśnie ta spowiedź ma mnie mobilizować do nawrócenia. Nazywa się ją także sakramentem pokuty. Punkt 1424. Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ wyznanie. Spowiedź z grzechów przed kapłanem, jest istotnym elementem tego sakramentu. Nazywa się go także sakramentem przebaczenia, a także sakramentem pojednania. Tak jak w przypadku mszy świętej było wiele nazw, które podkreśliłem, że można używać zamiennie, choć najbardziej chyba taka właściwa to jest najświętsza ofiara, tak samo tutaj przy spowiedzi są różne nazwy. Dlaczego jakiś sakrament pojednania po chrzcie? Bo przecież wspominaliśmy, że chrzest gładzi wszystkie grzechy. Święty Jan Apostoł pisze także jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy, a sam Pan nauczył nas modlić się przebacz nam nasze grzechy. Jeżeli ktoś nie ma tej więzi z Panem Bogiem, faktycznie jest to widoczne. Że przychodzą nieraz ludzie, którzy nie byli uspowiedzi rok czy dwa, i mówią: proszę księdza, no ja nie mam grzechów. To jest fascynujące, że jak się czyta historię świętych, im bliżej byli pana Boga, tym bardziej byli przekonani o sobie, że faktycznie są grzesznikami i nie wynikało to z kompleksów. Wynikało to z tego, że ktoś, kto zbliża się do światła, a Bóg jest światłością, nagle okazuje się, że nawet jego dobre uczynki nie zawsze mają dobrą, uczciwą motywację. Czyli nie wystarczy być tak zwanym dobrym człowiekiem. Motywacja też ma duże znaczenie. Stąd takie powiedzonko, że dobrymi chęciami piekło jest wypróbowane, wybrukowane. Natomiast tutaj też ważne jest to, żeby faktycznie patrzeć na to, no, że są osoby, które naprawdę już tak daleko są od Pana Boga, pomimo tego, że ciągle się modlą, że nie są w stanie dostrzec żadnej winy u siebie. I nie są to ludzie, którzy nie popełniają y, grzechów, ponieważ ktoś na przykład powie: No to tam ewentualnie nam rzecz czasami się nie przyjdzie, ale tak to grzechów żadnych nie mam. Jest to bezrefleksyjność. Dlatego tak ważne jest to, żeby zmierzyć się właśnie z prawdą o sobie. Duch Święty jest potrzebny do tego, aby doprowadzić człowieka do całej prawdy. Nowe życie otrzymane w sakramentach w chrześcijańskiego nie wyeliminowało jednak kruchości i słabości natury ludzkiej, ani jej skłonności do grzechu, którą tradycja nazywa porządliwością. Pozostaje ona w ochrzczonych, by podjęli z nią walkę w życiu chrześcijańskim, przechodząc próby z pomocą łaski Chrystusa. Tą walką jest wysiłek nawrócenia mający na uwadze świętość i życie wieczne, do którego Pan nieustannie nas powołuje. Nawrócenie ochrzczonych. Jezus wzywa do nawrócenia. To wezwanie jest istotnym elementem głoszenia królestwa. Czas się wypełnił. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 1, werset 15. Pokuta wewnętrzna. Pominąłem oczywiście kilka punktów należy samodzielnie poszukać w katechizmie Kościoła Katolickiego, doczytać, przemyśleć i wcielić w życie. Banał. Podobnie jak u proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty. Nie ma na celu najpierw czynów zewnętrznych, wora pokutnego i popiołu, postów i umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Czyli pokuta na pokaz. Dlatego Jezus mówi, namaście sobie głowę, głowę olejem itd., itd. Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia. Powrotem nawrócenia... Powrotem, nawróceniem się do Pana Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem a o tym ciągle mówiłem że należy zerwać z grzechem. Czasami się zdarza, że w środowiskach ludzi mniej wierzących, jak pojawiają się tematy kościoła, albo na przykład jak ktoś w pracy jest wierzący i mówi o sakramencie spowiedzi, a zdarzają się faktycznie takie rozmowy, i w międzyczasie jest ktoś, kto na przykład mówi: A po co ty księdzu mówisz o takich rzeczach? Co księdza to obchodzi? Ja idę do spowiedzi, ale o tym akurat nie mówię. To jest świadomość grzechu, a w zasadzie zero świadomości grzechu, zero świadomości tego, czym jest sakrament spowiedzi, i nie ma tam uwaga chęci zerwania z tym grzechem. To znaczy, że te spowiedzi są nieważne. Czyli uwaga jeszcze raz, może od początku przeczytam: Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Jak czasami spowiada się osoby starsze, ale nie tylko starsze, bo nawet widzę to po ludziach też, może, może tak powiem, osoby w moim wieku, które wspominają sobie lada młodzieńcze. Nie pojawia się tam wstręt odraza do popełnionych czynów z lat młodości. A raczej niestety ludzie często mówią: no, kiedyś to człowiek mógł i wypić, i jakoś to wszystko się inaczej układało, i młody był, i głupi, i takie dziwne rzeczy robił. Nie pojawia się tam odraza, a raczej jakaś forma tęsknoty za tym, że kiedyś to można było. To pokazuje też, jak słabo rozwija się człowiek duchowo. To jest właśnie klucz, prawda, że powinienem wzbudzić w sobie odrazę do grzechu. Jeżeli człowiek nie kocha Pana Boga, bo Bóg jest osobą, trzeba wejść w Nim, w tę więź. Więc jeśli człowiek nie kocha Pana Boga, no to trudno, żeby wzbudzić od razu do czynu, który oddala go od Pana Boga. To jest zazwyczaj zrobiłem, nie zrobiłem, o co księdzu chodzi. Od dnia Paschy Duch Święty przekonuje świat o grzechu. To znaczy o tym, że nie uwierzył w Tego, którego posłał Ojciec. Lecz ten sam Duch, który ujawnia grzech, jest także pocieszycielem, Udzielającym ludzkiemu sercu łaski, pokuty i nawrócenia. Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach. Pismo Święte i ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. Przeskakujemy znowu kilka punktów. Punkt 1441. Tylko Bóg odpuszcza grzech. I jest tak dlatego, ponieważ Jezus jest synem Bożym. Mówi o sobie: Syn człowiecze ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Ewangelia według św. Marka, drugi rozdział, dziesiąty werset. I wykonuje tę boską władzę. Odpuszczone są Twoje grzechy. To też Ewangelia Marka, drugi rozdział, piąty werset. Co więcej, na mocy swego boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom, by ją wykonywali w Jego imieniu. Udzielając apostołom swojej mocy przebaczenia grzechów, Pan daje im również władzę jednania grzeszników z Kościołem. Ten eklezjalny wymiar ich zadania został wyrażony szczególnie w uroczystych słowach Chrystusa skierowanych do Szymona Piotra: "Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego." Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ewangelia świętego Mateusza, 16 rozdział, 19 werset. Ten zaś dar związywania i rozwiązywania, dany Piotrowi, udzielony został także kolegium apostołów pozostającemu w łączności ze swoją głową. Pojednanie z Kościołem jest nierozdzielne, złączone z pojednaniem z Bogiem. Sakrament przebaczenia, punkt kolejny. W ciągu wieków w sposób zasadniczy zmieniała się konkretna forma, w jakiej Kościół wykonywał tę władzę otrzymaną od Pana. W pierwszych wiekach pojednania chrześcijanin, który, który, który popełniał błędy po chrzcie, szczególnie oczywiście grzechy ciężkie, np. bałwochwalstwo, zabójstwo, cudzołóstwo czy akt apostazji, było związane z bardzo surową dyscypliną, wymagającą od penitentów odbycia publicznej pokuty za swoje grzechy, niekiedy trwającej przez długie lata, zanim otrzymali dar pojednania. Tu oczywiście zachęcam do tego, żeby ponownie odsłuchać może kiepsko nagranego, bo jeszcze bardzo dużo takich przyzwyczajeń językowych miałem, gdzie mówiłem co chwilę, yy, yy, albo to trudne yy, i tak dalej. Jak się siebie słucha z początków, jest to trudne. Natomiast Sama treść jest dosyć ważna, i właśnie o tym mówiłem w tym pierwszym odcinku: dlaczego Twoja spowiedź jest nieważna. Do tego stanu, do tego stanu pokutników, który obejmował jedynie popełniających pewne grzechy ciężkie, można było zostać dopuszczanym rzadko, a w niektórych regionach tylko raz w życiu. W VII wieku, pod wpływem tradycji monastycznej Wschodu, misjonarze irlandzcy przynieśli do Europy kontynentalnej prywatną praktykę pokuty, która nie wymagała publicznego ani długotrwałego pełnienia dzieł pokutnych przed uzyskaniem pojednania z Kościołem. Od tego czasu sakrament urzeczywistnia się w sposób bardziej dyskretny między penitentem a kapłanem. Nowa praktyka przewidywała możliwość powtarzania sakramentu pokuty. Otwierała w ten sposób drogę do regularnego przystępowania do tego sakramentu, umożliwiała w samej celebracji sakramentalnej otrzymanie przebaczenia grzechów ciężkich i powszednich. Jest to zasadniczo ta forma pokuty, którą Kościół praktykuje do dzisiaj. Ale tutaj ważna jest jedna rzecz. O ile wcześniej faktycznie trzeba było zadośćuczynić. Publiczną pokutą. Czyli nie wystarczy, że człowiek powiedział, że żałuje, ale musiał odkręcić swój, swój sposób życia, naprawić swoje błędy. Tak samo dzisiaj też jest ten warunek. Czyli nie wystarczy tylko, że człowiek żałuje i stwierdził, że czegoś nie chce, szczególnie powinno to być widoczne u osób, które pełnią publiczną działalność. Czyli na przykład Mamy jakiegoś znanego aktora, piosenkarza, polityka, czyli kogokolwiek, kto obraża Kościół, który zachęca nawet do aktu apostazji. I nawet jeśli taki człowiek przeżyłby nawrócenie, to nie wystarczy, że żałuje, nie wystarczy, że już więcej nie będę tego robił. On musi zadość uczynić, żeby spowiedź była ważna, czy żeby rozgrzeszenie było ważne. Czyli taki człowiek musi naprawić swoje błędy zacząć publicznie przepraszać innych za to, że w taki głupi sposób nauczał. Musi zacząć przepraszać, naprawiać swoje błędy, mówić, że był młody, głupi, że nie wiedział, że to tak działa, nauczyć ludzi konsekwencje swoich decyzji. Dopiero wtedy faktycznie spowiedź może być ważna. Do tego stopnia, że kapłan kiedy ma na przykład pewność, że ktoś publicznie zachęcał na przykład do aborcji albo na przykład do aktu apostazji i taka osoba chciałaby przystąpić do sakramentu Komunii Świętej, ksiądz może nie udzielić takiej osobie Komunii Świętej, jeżeli ma pewność, że to nie zostało odkręcone. Jeżeli zostało odkręcone publicznie, to ksiądz faktycznie może już ponownie udzielać komunii świętej takiej osobie. Dlatego tak głośna sprawa była z prezydentem Stanów Zjednoczonych, John Biden, kiedy faktycznie jeden z biskupów tamtejszych nie chciał udzielić komunii świętej, bo oficjalnie popiera aborcję. I było wielkie oburzenie, że ksiądz nie ma prawa o tym decydować. Ma prawo, nawet więcej, ma święty obowiązek o takich rzeczach decydować, bo to ksiądz, udziela Komunii Świętej, czyli może nie udzielić, jeśli uważa, że są ku temu przesłanki. Żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to ból duszy, znienawidzenie, znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przeszłości. Przepiękna definicja, czyli uwaga, jeśli chodzi o żal za, za Żal za grzechy. Przepraszam, językowo. Pierwszy, oczywiście, jest rachunek sumienia, drugi punkt to jest skrucha, czyli żal za grzechy. Zajmuje pierwsze miejsce. Jest to ból duszy, znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Czyli jeśli człowiek nie brzydzi się swoim grzechem, nie znienawidził tego grzechu, to sama spowiedź trochę mija się z celem. Jest to bardzo mocno widoczne u osób, które przystępują do sakramentu pokutę raz do roku albo przy okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, i oni nie widzą problemu z tym. Chodziłem do kościoła, nie chodziłem, tkwie w nałogach, nie tkwie w nieczystości, nie tkwie w nieczystości, ale proszę księdza, no ja jadę przecież na święta do rodziców, muszą widzieć, że jestem człowiekiem wierzącym. Hipokryzja, hipokryzja, jeszcze raz hipokryzja. Gdy żal. Wypływa z miłości do Boga, miłowanego nade wszystko, jest nazywane żalem doskonałym. Takie rzeczy mówiło się, jak była ta możliwość oglądania albo może powiem uczestniczenia, choć bardziej oglądania niestety, msze online, że wręcz ktoś mówił, żeby przyjąć komunię świętą duchowo wcześniej wzbudziwszy żal doskonały. Nie znam ludzi, którzy tak kochaliby Boga nade wszystko, którzy potrafiliby wzbudzić żal doskonały. Brzmi to naprawdę pięknie, ale nie znam takich ludzi. Żal cząstkowy? Niedoskonały? Tak, ale doskonały absolutnie nie poznałem jeszcze takich ludzi, a spowiadam kilka tysięcy osób rocznie, więc myślę, że jakiś obraz już mam. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Dlatego takie pomieszanie czasami jest nieraz, jak to mówią na Zachodzie, że wszyscy mogą przystępować do Komunii Świętej, nawet jeśli tkwią w związkach niesakramentalnych albo wszystkich innych, już teraz nie chcę wymieniać tych przykładów. Jednocześnie mówią, no że ja przecież przy takiej spowiedzi powszechnej bardzo żałuję, bo ja tak kocham Pana Boga, że bardzo żałuję. Co mówi tutaj katechizm Kościoła Katolickiego? Że niezwłocznie, gdy nadejdzie okazja, żeby wyspowiadać się w spowiedzi sakramentalnej, trzeba to uczynić. Dlatego tamto wszystko, co tam jest zrobione na Zachodzie nieraz, to jest pomieszanie z poplątaniem. Nie trzymają się tego, jak Kościół naucza. Punkt 1453. Także żal nazywamy niedoskonałym, jest darem Bożym poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z lęku przed wiecznym potępieniem innymi karami, które grożą grzesznikowi. Żal niedoskonały sam w sobie nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do jego otrzymania w sakramencie pokuty. Więc to jest to rozróżnienie, o którym mówiłem. Jeżeli faktycznie człowiek jakąś formę żalu w sobie wzbudza, po jakimś czasie powinno faktycznie przyprowadzić tego człowieka do sakramentu spowiedzi. Czyli to jest punkt czwarty, raz spowiedź. Benedykt XVI w jednej ze swoich konferencji powiedział kiedyś wspaniałą rzecz. Mianowicie powiedział, że, co jest zresztą też piękne że jeżeli nie umiem wzbudzić sobie żalu za grzechy, to żeby chociaż szczerze żałować, że nie umiem żałować, to pokazuje jak daleko człowiek jest od Pana Boga. Natomiast cały czas rozumowo intelektem, który jest najwyższą władzą, Należy mądrze współpracować. Do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia, zrobiony w świetle Słowa Bożego. Tak mówi katechizm Kościoła Katolickiego punkt 1454. Czyli nie tylko tyle, żeby wyciągnąć rachunek sumienia, coś sobie szybko przeczytać, bo niestety standardowo wygląda to w taki sposób, choć mam nadzieję, że osoby, które zostały na tym kanale, już są na innym etapie niż duchowym etapie, niż ten, który tutaj za chwilę poruszę. Natomiast zazwyczaj, że jak widzę ludzi, którzy no tak słabiutko intelektualnie i duchowo, z przygotowaniem do spowiedzi. Nieraz to ludzie, którzy mają naprawdę świetne prace i w swoich branżach osiągają wiele, ale intelektualnie słabiutko. Czyli z kategorii byłem nam mszy, nie byłem na przy świętej i więcej grzechów nie widzą. Natomiast uwaga, nie tylko tyle, że chwilę przed spowiedzią się pomodlę, że coś tam się powie, tylko to powinien być uczciwy, autentyczny, porządny rachunek sumienia, w którym człowiek dostrzega lepiej już kilka dni wcześniej zacząć przygotowywać się do spowiedzi, zacząć nawet sobie zapisywać te grzechy, bo połowa z nich uleci z głowy, później taką kartkę spalić, zniszczyć, podrzeć i tak dalej. Natomiast to Słowo Boże polecane jest według katechizmu Kościoła Katolickiego list do Rzymian, Rozdziały od 12 do 15, czyli to jest dobry rachunek sumienia, pierwszy list do Koryntian, rozdziały od 12 do 13, list do Galatów, piąty rozdział, list do Efezjan, czwarty rozdział do szóstego, a także cały list świętego Jakuba apostoła bardzo konkretny list, jeden z moich ulubionych duży wyrzut sumienia. Święty Jakub to był ten, który został wzięty na górę przemienienia. Chrystus pokazał mu, kim jest naprawdę, i to wycisnęło takie mocne piętno na osobie Jakuba. Punkt 1456. Wyznanie grzechów. Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty. Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi. Po dokładnym zbadaniu siebie, chociażby były najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przekazaniom dekologu, ponieważ niekiedy ciężej ranią one dusze i są bardziej niebezpieczne niż te popełnione jawnie. Zgodnie z przykazaniem kościelnym każdy wierny po osiągnięciu wieku rozeznania obowiązany jest przynajmniej raz przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie. Czyli, że nie jeden raz, tylko przynajmniej jeden raz. To znaczy, że minimum dwa razy w ciągu roku należy być u spowiedzi świętej. Ten, kto ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przyjmować komunii świętej, nawet jeśli przeżywa wielką skruchę bez uzyskania wcześniej rozgrzeszenia sakramentalnego. Praktyka jednak takich spowiedzi jeden raz do roku, czy dwa razy do roku, Pokazuje, jak zanika poczucie grzechu, a także nieumiejętność zrobienia szczerego rachunku sumienia przez człowieka. Yy, łyka zło wody muszę złapać, sekundkę. Dzisiaj inny kubek, Bolesławiec akurat. No, nie reklama, tak po prostu. <gryw> lubię te kubki z Bolesławca. Yy, I teraz, co tutaj jest istotne? Yy, myślę, że warto yy, faktycznie... Yy, tak walczyć o swoje życie sakramentalne, żeby w każdą niedzielę można było przyjmować Komunię Świętą. Kiedy ktoś przychodzi do mnie do spowiedzi i mówi, że był u spowiedzi pół roku temu, ja po jakimś czasie zadaję pytanie, a proszę mi powiedzieć, kiedy do Komunii Świętej ostatni raz pan albo pani przystępował? Okazuje się, że najczęściej mówią, no te pół roku temu. i ja mówię, jak to, pół roku pan czekał z przyjmowaniem Komunii Świętej? I często ludzie tacy są zdziwieni, ale jak to? Co w tym złego? I znowu wtedy tłumaczę, tak jak Benedyk XVI powiedział, często go cytuję: Pozwalam człowiekowi wierzącemu jeden raz w życiu, w niedzielę, nie przyjąć komunii świętej, żeby taki człowiek doświadczył tego, co to znaczy umierać z tęsknoty za Bogiem. I co to znaczy, że nie będę potrafił sobie znaleźć miejsca, bo nie przyjąłem Komunii Świętej? I tłumaczę tym ludziom, że to nie jest wcale jakiś poziom świętości, tylko to jest normalne chrześcijaństwo. Do czegoś takiego zaprosił nas Bóg, a to jest dopiero początek. Więc jeżeli ktoś pół roku rezygnuje z Komunii Świętej, to znaczy, że nie jest nawet na początku. To znaczy, że jest tragedia. To znaczy, że jest dno moralne. Naprawdę. I trzeba mieć tego głębokie przeświadczenie. Bo co innego, gdy człowiek przystępuje do komunii świętej, bo faktycznie tak walczy o swoje życie duchowe, że stara się nawet nie popełniać grzechów ciężkich, e ewentualnie grzechy powszednie, e ale to też różnie bywa. Co innego, i faktycznie są takie osoby, e takie spowiedzi wręcz są zawstydzające dla kapłana, pokazujące, jak ludzie pięknie potrafią walczyć. Ale co innego, gdy ktoś nie ma takiego poczucia, że powinien przystępować do komunii świętej. Kolejny punkt, 1459. Zadość: Uczynienie. Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić. Na przykład, oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został przez nas oczerniony, wynagrodzić krzywdy. Zawsze mówię, że najgłupszym grzechem jest kradzież, dlatego że wszystko co do złotówki trzeba oddać, żeby rozgrzeszenie było ważne. Nie wystarczy tylko, że człowiek powie, że tego już nie będzie robił, albo yy, że zwróci połowę, albo nawet jeśli bardzo żałuje, musi zwrócić wszystko. Jeżeli nie ma możliwości, żeby zwrócić do tej konkretnej osoby, od której to zostało ukaradzone, nawet jeśli to było z lat młodości, to chociażby niech tę kwotę, którą ukradł, i na wszelki wypadek trochę więcej, wyślę na przykład na budujące się hospicjum, hospicjum dla dzieci na przykład, żeby uczynić w ten sposób. Jeżeli obgaduję drugiego człowieka, oczerniam jego imię, mówię fałszywe świadectwo, czyli nie to, że mówię prawdę o drugim człowieku, która jest nieraz ciężka, aczkolwiek na przykład mówię rzeczy wymyślone na temat tego człowieka, powinienem później zadzwonić, do tych ludzi, przy których to mówiłem, i powiedzieć: Słuchajcie, powiedziałam nieprawda na temat tego i tego. Jest mi wstyd, wyspowiadałem się, muszę naprawić swoje błędy. Przepraszam, że wprowadziłem was w błąd. To jest dopiero mocne. I właśnie to jest zadośćuczynienie, żeby mieć świadomość tego, jak poważnie należy traktować sakrament spowiedzi. A o tym, jak poważnie na należy traktować sakrament spowiedzi, nagrałem w odcinku. Uwaga, którym, jak dobrze się spowiadać. Zachęcam, żeby jeszcze raz i co jakiś czas sobie odświeżyć ten odcinek. Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego więź z Bogiem i bliźnim. Rozgrzeszenie gładzi grzech, ale nie usuwa wszelkich nieporządków spowodowanych przez grzech. Pokuta, którą nakłada spowiednik, Powinna uwzględnić sytuację osobistą penitenta i mieć na celu jego duchowe dobro. O ile to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. Punkt 1463. Szafarz sakramentu pokuty. Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, objęte są ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów. I wykonywanie pewnych aktów kościelnych. Według prawa kościoła rozgrzeszenia z tych grzechów może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub upoważnieni przez nich kapłani. W przypadku niebezpieczeństwa śmierci każdy kapłan, nawet pozbawiony prawa spowiadania, może rozgrzeszyć z każdego grzechu i z każdej ekskomuniki. Ociwi oczywiście przy spełnianiu tych wcześniejszych warunków to znaczy, tych warunków, w których człowiek autentycznie żałuje i tak dalej i tak dalej. To było wspomniane wcześniej. Spowiednik nie jest panem, lecz sługą Bożego przebaczenia. Powinien mieć rzetelną znajomość chrześcijańskich obyczajów, doświadczenia z sprawach ludzkich. Czasami zdarzają się kapłani, którzy, yy, na przykład, mają inne zdanie co do cudzołóstwa. Że ktoś nie może otrzymać ważnego sakramentalnego rozgrzeszenia, albo na, tak jak młodzi ludzie nieraz mieszkają ze sobą, albo ludzie już pokiereszowani przez życie, gdzieś tam powoli pewne rzeczy rozumieją, ale nie mogą ważnie otrzymać rozgrzeszenia, i kapłan po prostu im udziela, mówiąc: No, skoro się kochają. Bardzo często jest to widoczne na Zachodzie, ale coraz częściej też widoczne w Polsce. Uwaga, y oczywiście ludzie nieraz takich kapłanów lubią. Mówią, że o, taki kapłan nie zrozumie, taki kapłan faktycznie jest człowiekiem. On wie, że ja, mi bar ja bardzo kocham Boga. Jednocześnie nie chcę zrezygnować z grzechu, ale mówię, że kocham Boga. Ludzie nieraz mylą te pojęcia uczucia i prawdziwej miłości. I jeżeli zdarza się taki kapłan, no to po prostu trzeba go pouczyć. Że nie ma prawa udzielić rozgrzeszenia. Nie ma prawa. To nie jest kwestia jego rozeznania. To nie tak wygląda. Taki człowiek musi zrezygnować z grzechu i kapłan wprowadza was w błąd. A jeżeli nie jest to w obliczu śmierci penitenta, to znaczy, że nawet rozgrzeszenie jest nieważne. Taki kapłan musi być wierny urzędowi nauczycielskiemu kościoła. Koniec. Kropka. Punkt 1467. Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny osobom, Kościół oświadcza, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów. Nie może on również Wykorzystać wiadomości o życiu penitentów, jakie uzyskał w czasie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się pieczęcią sakramentalną, ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje zapieczętowane przez sakrament. Do tego stopnia, że jeżeli kapłan zostałby zmuszony, nawet pod karą więzienia, do tego, żeby wyznał, co było na spowiedzi, powinien taki kapłan wybrać więzienie ciekawa rzeczywistość. O odpustach mówiłem już w innym odcinku kiedyś, więc te tematy yy, przeskakuję. Teraz punkt 1483. W przypadkach poważnej konieczności można zastosować wspólnotową celebrację pojednania z ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem. Taka poważna konieczność może zaistnieć, gdy zachodzi bliskie niebezpieczeństwo śmierci. A kapłan lub kapłani nie mieliby wystarczająco czasu, by wysłuchać spowiedzi każdego penitenta. Na przykład, lecicie samolotem i wiecie, że za chwilę samolot się rozbije. Jeżeli kapłan nie spanikuje, może poprowadzić właśnie takie rozgrzeszenie. Kluczowe. Oczywiście, jeżeli okazałoby się, że samolot jednak się nie rozbił. No to wtedy należy w najbliższym czasie udać się do Sakramentu Spowiedzi i oddać te wszystkie grzechy na poważnie. To nie chodzi tylko, tamto też oczywiście było na poważnie, może niefortunne słowo, i tu też nie chodzi tylko o jakieś emocje, że z lęku przed Bogiem na wszelki wypadek powiedziałam: Ojej, żałuję, bo jeśli ty istniejesz, wcześniej miałem gdzieś spowiedź przez całe życie, ale jeśli istniejesz, to przepraszam, bo wiem, że za chwilę umrę. Nie o to chodzi taki żal za grzechy ma być podyktowany miłością do Boga. Dlatego całe życie uczymy się naśladowania Boga. Więc ludzie, którzy mówią, a nawrócę się przed śmiercią i ostatnie 5 minut przed śmiercią się wyspowiadam, pokazuje jak są niepoważnymi ludźmi. I też można poddawać wątpliwość, ważność ich rozgrzeszenia. W skrócie... Wieczorem w dniu Paschy pan Jezus ukazał się swoim apostołom i rzekł do nich: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20, werset 19, 22 i 23: W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech, i nie ma znaczenia, kto ten grzech wykonuje. Czy to będzie zwykłe dziecko, czy rodzic, czy jakikolwiek osoba wypełniająca jakiś zawód, czy kapłan, czy biskup, czy papież, każdy grzech jest tak samo poważnie traktowany. I nie ma tak, że a to jeden ksiądz pójdzie do drugiego księdza i ten po znajomości rozgrzeszy. Tak nie działa spowiedź. Naprawdę musicie mieć tego świadomość. Tylko kapłani, którzy zostali upoważnieni przez władzę kościelną do spowiadania, mogą przebaczać grzechy w imieniu Chrystusa. Dlatego u protestantów nie ma czegoś takiego jak spowiedź, sakramentalna spowiedź. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Kolejny odcinek będzie o namaszczeniu chorych. Przypominam, pamiętajcie o zamawianiu przy świętej za kapłanów o mądrość, świętość i odwagę dla nich, o adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziękuję także za każde wsparcie finansowe, które też pomaga mi regulować tutaj opłacanie osobom, które mi też pomagają w budowaniu tego kanału. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.